Witamy Was bardzo serdecznie w filmiku, w który będziemy grać na modach w The Sims Season of Paper Monster. Dzień dobry. Wypróbujemy te mody w życiu simowym. Tak, te, które ostatnio tak polecaliśmy. A właściwie to nie polecaliśmy, ale przedstawiliśmy właściwie. Część... Tak, ja lecę. No, tak. Mów. Część z nich po prostu przetłumaczyliśmy. Także jest jak jest. Jest kalendarz do pracy. Proszę, to dam go tutaj przed wejściem. Jest stolik, który nam skrzesi ojca kumpli, bo uświęciłem go wcześniej. Dobra, tak. To sobie zostawimy. O tak, niech już będzie. Też jest po polsku. Tak, jest. Tak, jeszcze siebie wpisałam. Megalomania. Tak jest. Tak ma być. Potem mamy komputer do roboty. To damy jej, ona będzie matką pracującą. Tak. Co tam jeszcze było? Telefon do pracy. Tak. To jak może tego wskrzesimy, to będzie działać. Zobaczymy, jak się wyrobimy. Ale to wszystko jedno, którym telefonem. Aha, no dobra. Mógłby to być nawet tamten stojący. Dobra, i co tam jeszcze było? Drzwi. Drzwi, okej. Z tymi drzwiami to się narobiłam, bo to jakiś dziwny, kurczę, o tak, drzwi orzechowe do zamykania. Po prostu walnęłam nazwę tą oryginalną i tyle. I o Simoleona podrożyłam ten przedmiot, bo stwierdziłam, że że on jest taki, powiedzmy, bardziej złożony, to i więcej powinien kosztować, nie? Dokładnie. Dobry pomysł. Powiem ci, tak więcej mi się kosztuje, no bo jest złożony. I to wszystko chyba, nie? Tak, to wszystko. Więcej rodzinne. Najważniejszy, nie? Tak. No i to mamy to wszystko. Oczywiście też jest przetłumaczone. A właśnie, bo... To jest Paper Monster. Brawo. Dzięki. Nie wiem, czy to jest dobrze przetłumaczone, bo to wszystko wychodzi potem z grania, nie? Że gdzieś tam coś tam... Sroś tam, więc my to sprawdzimy po prostu. W każdym razie jeszcze tam mi mówiłeś, że na fejsie, na fanpage'u ktoś nam podesłał, bo że niby narzekaliśmy na ten wygląd. Niby właśnie, no. Nie wiem, nie widziałam tego moda, bo ja już Facebook to jest, wiecie, dla boomerów. A ja nie jestem boomerem. Przed nagraniem. A ja nie zdążyłem przed nagraniem tego ogarnąć, a że mamy jeszcze inne sprawy na głowie, no to jestem mod tam, wiemy o nim, dziękujemy za niego, on ma podmieniony obrazek. No, miał być w tym filmiku, kurczę, szkoda trochę, no ale dobra, może będzie jeszcze okazja, żeby to pokazać jakoś. Najwyżej screena to walne, żeby nie było, że nie doceniamy pracy naszych widzów. Dokładnie. Specjalnie dla nas takie rzeczy robią i ten... Dobra. Po prostu my jak mamy już opracowany plan dnia, no to lecimy. No nie? Tak. Czasami... No i jeszcze takie, żeby ktoś się kurczę pruł, że nie wiem, ja tutaj zmieniam jakieś treści w tych modach czy co. Wszystkie te copyrighty, wszystko co oni tam pozostawiali, ci twórcy w bebechach zostały. Są też w opisie przedmiotów, które też były, no to też zostawiłam, żeby nie było, kurde, to jest własność tych ludzi przede wszystkim. Ja tu tylko zmieniłam tekst na polski i tyle. Dobra, to tak, to tu mam ustawić, że ma być dzieckiem, tak? Tak, ustaw dziecko i tam będzie do wyboru, tak. Okej. I jeszcze drugie, nie? Dziecko. Wybierz innego sima, okej, tak. Okej. I teraz weź kliknij na tego syna. Tak. Rodzeństwo tam na górze masz. Nie pradziadek. Gdzie on jest? No kurde, nie ten. Wybierz innego sima. Tak. Dobra. No i gotowe. Tak, wszystko jest. I teraz weź kliknij tą Dorotą na przykład na tego Bachora. Jest syn. Syn. Reprymenda, połaska, zanim dodajemy tylko. No to tutaj to nie ma za bardzo, bo tutaj nie ma z czego robić, nie? Z czego robić, tak, jak on dokładnie. Kliknie nim na nią... Jest mama. Jest mama, a tą córką a na niego jakby kliknąć. Siostra. No tam są, a jak on nią klikniesz na niego? Brat. Świetnie, ej, świetnie się to zrobiło, kurde. No naprawdę, ja jestem pod wrażeniem. Ej, ja też, jak to teraz widzę, jak to działa, bo na przykład jak my właśnie testowaliśmy to na tym poprzednim filmiku, to w tym momencie, gdzie jest to opisane, to się po prostu w polskiej wersji nie przeszło. I było takie 0 ze znakiem zapytania. I my tak myśleliśmy, że został jakiś artefakt po jakiejś opcji, którą ten mod wycina, nie wiem, jakiś pocałunku czy czym. A tu kurczę, potem właśnie szukałam to w tym modzie, tak się zastanawiałam, co to jest, a tam jakieś było wpisywane wujek, ciocia, coś tam. I tak kurde, a może właśnie to jest to i tam wiesz, powpisywałam w te wolne i kurczę, taki fajny coś się okazało, że to jest. Więc tak. To naprawdę, no to nic nie daje, nie? Nie działa. To jest taka phantom funkcja, ale wiadomo już kim, dla kogo jest ta postać. Także? Tak, można się połapać. No ale też fajnie jest, że jest na siostra, brat. Ja myślałam, że to będzie, wiesz, rodzeństwo po prostu. Tak, po prostu, a to jest rozdzielenie, że praktycznie, jeżeli ona to siostra, jeżeli on to brat, super, bardzo fajne. No. I to dała takiego smaczku powiedzmy tak. Teraz w tej grze. No naprawdę. A ona chce spać, dobra. To czekaj, jeszcze te drzwi, żeby poblokować, to tak, to powiedzmy, że tu będzie jeden dzieciak spać, bo musi mieć prywatność. I co, dam jemu weź klucz, nie? On będzie miał sobie klucza i teraz zamknij, nie? On sobie kliknie, zablokuj. No. Czekaj, damy mu zjeść, bo no serwo musi... A, jeszcze nie było ten... Dobra, i powinno działać. Powiedzmy, że tam siostra próbuje się no teraz do tego pokoju 2x2 włamać. 2x2. Okropny... A w sumie ja też mam taki. I nie przechodzi. No przykrość. Czekaj, bo teraz dałam, że... A, widzisz, że zablokowała się. No nie, nie chcę. No i działa. Wzrusza ramionkami. Tak, dziecko ma te, patrz. No on może korzystać, bo to działa jak normalny komp, nie? Tak, widzę, że ten centrum ogląda sobie, a teraz Klarę Urokiczar, znowu centrum. No, ale nie widziałam, że to się wyświetla jedynka na tym. No, jest, widzisz. Dobra, to co, no to pożyjemy trochę tą rodziną. Tak dalej, ma ojca wskrzesimy jeszcze. A właśnie, bo to też z tym stoliczkiem jest, nie, to trzeba na stolik, wskrzesz Józef. Dobra, to chodź dzieciaku, ojca wskrzesisz swego. W ogóle to jest Daniel Przyjemniak, nie? Tak a propos Tak, dokładnie, a propos tego wszystkiego, właśnie. Jest. Czy jesteś gotowy wskrzesić Józef? Właśnie, i tu jest napisane, że właśnie ten proces może wyczerpać Daniela, nie? I właśnie, bo ty pytałeś, nie? A ja specjalnie jeszcze sprawdziłam, tak, spadają im mocno potrzeby. Jolo. I gotowe. Ale patrz, jak mu potrzeby poleciały. No. No. Trudno. Wszystko dla Józefa. Ale mają się z powrotem. Tak, w każdym razie, tak, i już nie ma tego głupiego komunikatu jakiegoś z gwiazdy, takiego rozwalonego na cały ekran, bo... Na pół ekranu, tak. Tak, bo to po prostu, to na język polski nie przeszło nawet angielskie i po prostu wybrały jakieś pierwsze, lepsze polskie komunikaty z gry i tak to wyglądało. A tam tak elegancko teraz wszystko wygląda, no to... Dobra, to tak, to... Wiesz co? To co, Józef może niech pracę zdalną sobie ten... Znajdzie, nie? O, jest. Dokładnie, i jest ten e-mail. E-mail też jest przetłumaczony. Józef nie chce na razie, może ta matka prędzej. Dobra. No, co jest? Matka... Nie, wiesz co, wydaje mi się... A nie, bo dziecko siedziało, no to powinno... Co jest? Aha. Czyżby dziecko jej zablokowało dojście do tych? No, dobra, wszystko jasne. Wszystko jasne, no. Stawajcie. Daj im lampkę na ten nastrój, bo to idzie i wyście kurde... A tak, po prostu ten... Nie, to lampka. Tak. Nie, na ściennych. Nie tych, ścienne. Te, dobra, sorry, dokręciłem się. Tutaj... Tam na górze przede wszystkim, gdzie oni siedzą teraz wszyscy trupem, kurde. Tam umieralnia na górze, nie? No, dobra już. Dobra, Maciek. Yes. Maciek kolejnego moda, on chyba też nawet jest przetłumaczony. Nie, on nie jest. Bo tutaj i za bardzo nie było, co tylko opis. No, w sumie, no, dokładnie. No, bo on tam nie ma, w zasadzie on jest takim modem, samo mógłbyś taki mod zrobić. Po prostu ustawić przedmiot, który swoim jestestwem wali na maksa nastrój. Nastrój, ale to jest też bardzo przydatny motyw. No. No, dzieciak musi poczekać. Dobra, przyjmij jakąkolwiek ofertę. Dobra, przyjmuję tego, będzie ten weekend doświadczalny przez neta. O 8. Jak ona jest w pracy, to się klika tak. Na ten. Dobra, i właśnie okay. Wtedy będzie pokazane ten. Jest już oglądaj ten. Tutaj. Tak, o, tu tak. Jest wszystko wpisane. Dzisiaj mamy dzień 21, dni 7, 8, bla bla bla. Są weekendami, czyli dzisiaj mamy wolne. No tak, no jutro też. Ale zobaczymy, czy to działa z pracą zdalną. A tego to ja ci nie powiem. No właśnie, bo to jednak są dwa jakby różne te, ale no zobaczymy, no. Potraktujmy, że już za chwatę. Ojej, ojej. Ojej, nie, dobra, ja nie chcę tego dać. Ale w ogóle te dzieci, tutaj jakieś barki wokół niego, same jakieś... Tak, bo ja nagrywałam do nich, nie pamiętam, co to było, jakiś filmik nagrywałam na kanał i ja ich cały czas używałam. O ludzie. I te barki były potrzebne, że oni tam pili, tam syn pił i ten, i ojciec pił. Okej. Okay. Ło, on w woju. Tak, czekaj, bo on ma o 5, czyli mamy teraz, dobra, papa. Na nie, jak to dziecko miało na imię. Nawet nie wiadomo. No nie wiadomo, pewnie jakoś zabawnie. A, matka mu teraz stoi. Matko, to się odsunie. A patrz, załapało. Dobra. No, mają to samo. Czyli jutro nie idzie. Dobra, matka pracuje, on jutro nie idzie. No to czekamy, no. On też może zdalnie. A właśnie, ale trzeba ojca zdalnie? Im ustawić, nie? A, to... Nie, bo to nie chcesz być rodzicem tego człowieka. O, najgorsze, że nie da się... Nie no, to trzeba będzie usuń więzi potem. Jezus, rodzic, usuń więzi. Usuń więzi! Dobra, przepraszam. Tak, chcę usunąć. Tak, i teraz wybierz jako kurde małżonek, nie? Ej, nie ma tutaj czegoś takiego. A, bo my nie musimy mu... A, dobra, dziecko musi wybrać. Dziecko. Bo przecież żona i mąż to jest jakby no... Domyślnie już. Jezus, jacy my jesteśmy głupi. Tak się zareagowaliśmy do tego moda. Ale ja już wiesz, bym chciała ich wszystkich skategoryzować, nie? A tu kurde. Bo to jest takie fajne, no. Nie? To by było, że klikasz na żonę, że mąż, że żona, no, ale nie, że mąż. Okej. Okay. Ale przynajmniej od coś rozkryliśmy. Nie wiesz, już kumamy bardziej logicznie, nie? Ale jesteśmy głupi. No, dobra. A właśnie, bo on jakie ma kontakty z tą babą? O, właśnie, bo tutaj jest ta możliwość, że można usunąć tam czerwone serduszko. Tam usuń wielokropek. Tak. Można, bo to jest tak, że jak ustawimy, na przykład mieli romans czy co i ustawimy, że jest potem to dzieckiem, to wtedy to serduszko zostaje i to tak głupio wygląda, więc można to sobie usunąć. O, jest, praca zdalna. To niech odwali, fuchaj i ten, będzie gotowy. Ale wiesz co, fajnie to przetłumaczyłaś tak słodko. Usuń ten, usuń serduszko. Nie serce, tylko serduszko. Bo ja to zawsze nazywam serduszkiem, bo to jest takie małe, no, serduszko. To jest takie małe, no, serduszko, dokładnie. To jest takie słodkie. No, zrobić. Ja jest po polsku komunikat, więc a był po angielsku, także... A w ogóle tego moda albo jacyś Chińczycy robili, czy tam, no, Chińczycy, albo kurde Węgrzy, bo wszyscy od nazwiska i imienia są nazwani. Okej, tak, no bo to pasowałoby to. Czekaj, on ma teraz wolne, czy on miał nie wsiadać do samochodu, nie? On miał mieć wolne, czyli nie powinien mu przyjechać samochód. Ja, przyjechał, bo za wcześnie spojrzał na kalendarz. A, tak, bo to była taka zasada. Tak, no, bo to była właśnie ta zasada, że przed komunikatem do samochodu przyjeżdżającego do pracy, on ten... I teraz zobaczymy, czy jak nie zrobiliśmy tego, to zadzwoni telefon, że on nie przylazł do roboty. Dobra, ale to jest racja, bo pamiętam jak nagrywałam, jak specjalnie się czekali aż bo właśnie to jest głupie, on spojrzał na kalendarz i mu niby te dni wolne pokazało, ale co, gówno z tego wyszło, nie? Mhm. O, dzwoni telefon, dzwoni. No właśnie. No, czyli po prostu ja to źle piknąłem. Ale widzisz, to po raz kolejny pokazuje, że dobre miałam te obserwacje, że ten mod, głupio ten kalendarz działa, nie? Że to się nie aktywuje, to trzeba w odpowiednim momencie spojrzeć. Czyli na godzinę przed pracą. Na godzinę przed komunikatem o samochodzie przyjeżdżającym do pracy. Czyli samochód przyjeżdża godzinę przed pracą, czyli 2 godziny przed pracą musimy spojrzeć w kalendarz. Dobra. Okej. A dzieciaki poszły do tego? A gdzie tam? A nie, a powinny, bo mają świetny... A nie, o 9:00 przyjeżdża, nie? A czemu ona nie pojechała do pracy? No bo ona ma zdalny, więc nie wysłała. No, ale czasem trzeba, nie? A właśnie jeszcze ten telefon, że jesteś chory, nie? Tak, tak, ale czekaj, bo nie przyjechał autobus do tego, chyba że była, nie zauważyliśmy. To ja nie wiem. Albo się zbadł. No... Bo wiesz, myślę mody o tą robotę. O, zadzwoń do pracy, jest. Odmianę zemsty. No, tu tak sobie wymyślił twórca tego moda. A jest tutaj w grze ta choroba, nie? Tam w naszym filmie chorobach w pierwszej generacji The Sims było. Nawet ja ci nagrywałam te filmiki i kurde siedziałam tam godzinami w ogóle, ale żeby doprowadzić Sima do tego, to tam naprawdę on musi tak na maksa brudny i żreć cały czas. I wtedy go będzie piekło w dupę, nie? Tak, i potem tak dotykają się do tych ślady i ten. No. No. Powiem ci tak, ja sobie, co prawda, ja to tak klikam. Trochę tak może się wydawać, że szybko, ale jakbym miał to podsumować, to nie grałbym z modami na robotę. No. One są irytujące. No są. Kompletnie. Te więzi to jest mistrzostwo. Więzi są przetłumaczone bez kitu. Tak. Te więzi urosły tutaj naprawdę do rangi jeszcze jak się topowej. Odkryło te opcje dodatkowe, że tam są te takie też te znaczniki i tak dalej, nie? I można te serduszka usunąć, no to jest po prostu top topów ten mod. Tak, naprawdę jest świetny, po prostu zobaczymy ten obrazek, ja go wkleję na początku filmiku jak ten, ale wracając do tego, to jest naprawdę super, więc wywaliłbym wszystkie mody związane z robotą, bo to jest głupie. To już lepiej zrobić sobie ten dzień wolny tak na legalu, że a potem następnego dnia do pracy i tak dalej, i tak dalej. Stawimy, że Barty jest wujkiem, jeżeli się da. To ma być... Tom Marvolo! Tom Marvolo! Ja też zapomniałam, że ich tu mam. Dobra, Tom Marvolo będzie ten... Jego wujkiem będzie. Zobaczymy, czy jest... Jest! Ej, ale fajnie, że to na płeć rozróżnia. No... A nie jest taki wujek ciocia, nie? Tak jak w komunikacie, bo tak było też w oryginale, nie? Że przez ukośnik. Tak, Tom Marvolo nie chce ten. Tom Marvolo, ale w ogóle... Przecież ty Toma Marvola tworzyłeś jako dziecko. Bo ja pamiętam filmiku był o bachorach, nie? Tak, i go tak postarzyłeś, zamieniłeś w Guntera Gotyccy. Ja myślałem, że to Gunter przyszedł. No, tylko na ciuch ma inny. Tak, ale to mi się podoba, to że klikamy jest wujek, to jest ten mod ten. I jeszcze fajny jest mod, który się skasował, bo korzystaliśmy no to ten do wskrzeszania. Bardzo nieinwazyjny, jeżeli chodzi o gameplay i te drzwi są nawet spoko. Jak są przetłumaczone, to już w ogóle gdzieś się połapać. No tak, tam jest tak dużo opcji. Tak, to taki ten, ale teraz jak są przetłumaczone, to naprawdę... No nie wiem, co tu jeszcze dalej grać. Nie, no już chyba wszystko spojrzeliśmy, co mieliśmy. Samochodów i tego znaku drogowego nie tłumaczyłam, bo nie chciało nam się tego testować po prostu. Tak, ten filmik to jest po prostu zobaczenie tego, bo ja tam gadałam w filmie, że trzeba te artefakty sprawdzić, czemu tam się takie dziwactwa i tak właśnie doszło do tego, że tak spojrzałam i się okazało, że ten mod rodzinny się taki fajny okazał i to no... Tak to wygląda w praniu. Widzicie, jak sobie nawalicie tych modów na robotę, to się pogubicie, bo to się idzie pogubić. Tak, no a rodzinne więzi są super. To tyle takiego szybkiego gameplayu. Tak. To pa, pa. Do zobaczenia.